chciałbyś może wyjątkowe zwierzątko? To nic trudnego, wystarczy, że wyłożysz minimum 15 tysięcy złotych. Jakie stworzenie wymaga aż takich sum? Dziś przedstawiam Wam 10 najdroższych zwierząt na świecie. Miejsce 10. Ara hiacyntowa. Jeden z największych gatunków ary. Można znaleźć je w obszarach Brazylii, Boliwii i Paragwaju. Ich charakterystyczny niebieski kolor i duży dziób to tylko niektóre cechy, które je wyróżniają. Miejsce 9. Kakadu palmowy. Ptak jest znany ze swojego pięknego grzebienia, długiego dzioba i czerwonych łatek na policzkach, które zmieniają kolor, gdy ptak jest podekscytowany. Pochodzi z Nowej Gwinei, a dla wielu znanych osób ptak jest zwierzątkiem domowym. Miejsce 8. Pyton królewski albinos. Kolor pytona jest wynikiem mutacji. Cena jest tak wysoka ze względu na fakt, iż tych osobników odnaleziono zaledwie kilkanaście. Miejsce 7. Szympansy. Z szympansami dzielimy 98% naszego kodu genetycznego i w zasadzie są naszymi najbliższymi krewnymi ze wszystkich zwierząt. Są inteligentne i bardzo przyjacielskie. Żyją około 60 lat i w wielu krajach są zwierzątkami domowymi. Miejsce 6. Konie arabskie. Jedna z najdroższych ras koni na świecie. Wystarczy na nie spojrzeć, by lepiej zrozumieć ich zawrotną cenę. Miejsce 5. Młode białe lwy. Rasa została odkryta po raz pierwszy w 1938 roku i była rzadkością w tamtych czasach. Kolor jest wynikiem mutacji, która pojawia się tylko w niektórych regionach. Miejsce 4. Panna Missy. Kto by się spodziewał krowy w zestawieniu? A jednak Missy to zdobywca wielu tytułów. Również jest bardzo wydajna, gdyż produkuje 50% więcej mleka od przeciętnej krowy. Miejsce 3. Mastiff tybetański. Największe psy na świecie są niezwykle rzadkie, jeśli mówimy o czystości krwi. Ostatni rodowity Mastiff został sprzedany za 1,5 miliona dolarów. Miejsce 2. Sir Lancelot Encore. Gdy ukochany labrador Niny i Edgara zmarł nagłą śmiercią, para nie mogła pogodzić się ze stratą. Zdecydowali się na sklonowanie psa. Wydali fortunę, aby odzyskać swojego zwierzaka. Próba powiodła się i tak oto pierwszy sklonowany pies jest ojcem kilku miotów. Miejsce 1. Zielona małpa. Choć to nie małpa, a rasowy amerykański koń wyścigowy, cena jest po prostu oszałamiająca. Jego ojciec, Forester, był doskonałym sprinterem, a wuj Jail jednym z najszybszych koni. Sądzono, że takie geny wiele znaczą, jednak koń nie spełnił oczekiwań, gdyż często trapiły go kontuzje. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!